Co dalej ze schroniskiem dla zwierząt? Wiemy, że gmina Gremium się nie zgodziła. W tej chwili nowa pani naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Środowiska rozważa różne rozwiązania. Do dzisiaj jest za wcześnie. No, będziemy szukać optymalnego rozwiązania bezdomności zwierząt. No, wielka szkoda, ponieważ byliśmy bardzo zaangażowani już i zaawansowani w kwestię, ponieważ znaleźliśmy lokalizację, znaleźliśmy lokal. Dyrektor KZPS-u zdecydował się nam jako gminie Tarnobrzeg Miastu wydzierżawić ten lokal. No, no brakło tego ostatniego błogosławieństwa radnych. No szkoda wielka, no ale no tego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. No, argumenty były różne, między innymi argumenty, że poprzez posadowienie schroniska gmina Grębów straci szansę na dużego inwestora, czy też nową gałąź przemysłu. No w tym miejscu przemysł nie powstanie, choćby z tego względu, że schronisko miało sąsiadować bezpośrednio z ujęciem wody w studzieńcu dla naszego miasta. W związku z tym pewne uwarunkowania powodują, że tam na tym terenie bezpośrednio przylegającym do ujęcia wody, no, produkcja jest mocno ograniczona ze względów na stosowne przepisy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.